Jestem na parkingu przed łódzką manufakturą. I będę z tejże manufaktury zamierzam jechać do dworca Łódź Fabryczna. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Jak tutaj w ogóle to jest prowadzone, to nie kapuje w ogóle tej organizacji ruchu. Stamtąd się nie dało inaczej wyjechać niż to, co żeśmy pojechali. A nagle się okazało, że byliśmy jednak pod prąd. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Tu. Skręć w prawo. Jeszcze raz. A na stopienie w lewo powinniśmy pojechać. Lewo jest na to. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. W lewo jest nakaz. Za 150 metrów skręć w prawo. Już chyba ogarnął. Zobacz, jak to wszystko ładnie wygląda, jak się przy tym jedzie. Skręć w prawo. Gdańska, strefa zamieszkania. Za 400 metrów skręć w lewo. Nie będzie to tu na pewno, bo tu jest zakaz. Ale widzisz, nawigacja w takich miejscach rozkopanych, w czymś ona głupieje, jak się nie myśli. To ona cię jest w stanie tak wyprowadzić, że... No potem dziwota, że ktoś do jeziora wjeżdża. Przyjeżdża do tego miasta, oddaje się w 100% temu, co mu nawigacja mówi. Myślenie się wyłącza. Teraz chyba będziemy jechać w lewo. Skręć w lewo. Pruchnika, tak jest. Przez ulicę Zachodnią, a później będziemy mijać ulicę Wschodnią. Najpierw Zachodnią, później Wschodnią. Tak jest. Nam się.
sygnalizacja. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Natomiast zwróćmy uwagę, jak tam rowerzy ścignają. Chyba Piotrkowski. Piotrkowski. No i teraz nawigacja zgłupieje, bo ona nie ma tego, że jest na wprost remont drogi, czyli muszę jechać w prawo, w ulicę wschodnią. No nie, przemieliła sobie to. Ciasno na tych uliczkach, Boże. Głupieje nawigacja. Jest zakaz w lewo, czyli... Kieruj się na wschód, następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ulica Jaracza. Jaracza. Coś mi mówi ta Jaracza. To jest z tyłu teatru. Na czerwonym poszedł. Pierzył ich, jak nie topesz. Nawigacja nie mógł pojęcia, gdzie ja jestem. Kurwa, pomówiła. Teraz przyjdzie jechać w lewo. Pani poprawa jest. No. Ale taka, że jadą? Nie. Kieruj się na zachód. Skręć w lewo. Odnalazłaś. No, chyba jesteśmy przy... Nie będziemy szczujni ułatwiać przejazdu. Zadzwonimy do tego. Do Jarka. Jarek nawet. Narutowicza, dobra. Wczoraj, to już, nawet Jarek wczoraj. To już. Narutowicza, to jest. Już jesteśmy w pobliżu. Czyli my za chwilę skręcimy w prawo. Pytanie, czy już tutaj? Kieruj się na zachód. Następnie zawróć. Widzisz? Zawróć. Ona zgłupiała całkowicie. Narutowicza Kilińskiego. Tylko pytanie, jak pojadę tu, to już dojadę do... Włączyć. Kilińskiego. Nic mi nie mówi Kilińskiego. Ale teraz jak pojadę w prawo,
fabryczna. A tutaj wyłączona cały czas ta sygnalizacja. Ciekawe, czy ona tu w ogóle kiedykolwiek działa, czy jest na stałe powyłączana. Ta piesza idzie. Nie z nakazem jedziemy w lewo. Udało się. Chcieliśmy pojechać z nawigacją. Jak widać, z nawigacją się nie da pojechać. Nawigacja po prostu zgłupiała. Więc udało się. Dotarliśmy do Łodzi Fabrycznej. W zasadzie sami, bez nawigacji, bo nawigacja zgłupiała. A na ten parking sobie jedziemy. Możemy kolejne punkty ustawić. Znowu wyłączona sygnalizacja. I ulica rodziny Scheiblerów. Parking przy dworcu Łódź Fabryczna po raz kolejny.